A on mi powiedział, że dziadę odnoju na cię i wyszłam. To jest kto to? Ten. Patrz, to jest. Drzwi do Narni. Patrz, to ja wytonaję. Wytona. Kto tam się skrada? Mama. Co tu się dzieje? Padła w kadr. Na wam czy mamy była, a czy na mamy. Kwestia wyjaśnienia. Przeszła burza, idziemy sprawdzić, jak nam drogę zawaliło. Dzień dobry. Dzień dobry. Raczej nie o to. Za to narzekałem. Hej. Hej. W sumie to i to było. Jak jeszcze Włosi witają? Buongiorno. 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 Rafał robi produkcję pitki. Tamta ładna, tam proszę, proszę. No wow. Szkoda, że brudny jest piec. O! 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 No chyba zaraz tutaj będzie prośba o przepis. A tutaj Aperol Zero. Daty produkcji. Idziemy na urodzinki Leona. Pojdzie pani Jokajatoj. Witamy. Tylko nic nie mów, nie? Co to znaczy? A, no tak, ktoś pod ostatnim filmem miał... Że byłby lepszy film, gdyby nie głos pani operator? Coś takiego. Tak. No, ja nie wiem, o co chodzi. Może wam się nie udzielać po prostu. Jakby coś, to może ta osoba nie oglądać po prostu. No. Leon, kto tu ma urodziny? To ty? A gdzie idziesz? Gdzie pani? Patrzcie. Jaki rower Luna dostała. Od babci Małgosi. Gdzie baba Małgosia? Patrzcie. Patrzcie, gdzie ma. Piękne, no, co? A mama jaki ma ten, pod kolor, no, strój i czapeczkę. Tak, jakoś mi się udało. Czapeczki. Tylko ja nie, no. Czapeczki smokowe. Tak, dinozaurowe. Smocze. Dinozaurowe. Muszę tak słabo jeździć. Bo oni dopiero przyszli. O Jezus. A pan to, ej, ty grusiesz? Deser. Teraz będzie tort, Leon. Bo tu czapka jest przeszkodą. Jeszcze z 3 dni zapalimy. Uwaga, Leon. Dmuchamy. 3, 4, 3. Dmuchaj, Luna. 100 lat! Uwaga na głowę. Brawo! Nie wiem, co zrobić. Oj, oj. Wow, oh, wow. Am Leon to jest. To robi inaczej niż Luna. Ej, to tam na nauczy. Piękne. O, oh, wow. A tam na to. No, już nakładam. On ja. To smacznego, Leon. Dobre? Jezu, co tu się dzieje? Jesteśmy na to. Oh, I'm fine. Nie. Nie. Kto? Dobry.
A w ogóle Luna ma jakieś takie oczko, bo... Coś ugryzło w powiekę w nocy. Pająk! Nie, ma takie biedne oczko. Może być pająk. Smaczna woda? Z czajniczka. Witamy w psychiatryku. Zabierzcie mnie stąd. Błąd. Masz tu pomarańczowe. Takie zabierzcie bardzo. Co wchodzimy do kurnika, żeby wygonić kury? Misja, wchodzimy do kurnika wygonić kury, bo siedzą i psują jajka. O co chodzi? Jezu, siedzą tam? A tu... A! Jezu! O Boże, ona je... dwie siedzą. A słuchajcie, bo jest taka akcja, że dziś jedliśmy na śniadanie jajka i dwa były zepsute, bo one sobie tu siedzą. Ej, czy tu bezpiecznie jest? A co ona je? Patrz! Co ty gadasz? Masz jakieś rękawice pancerne. Mam takie od gówna. No. Znoszą jajka, tam jest 10 i tam w tych 10 są ze dwa jajka takie, co wysiadują z dwa tyksy. A nie chcemy mieć kurczaków? Boże, ale tak ja wam mówię, jeszcze kogut jak tu wejdzie. Ej! On nam wpuści w pitol. Boże. Dobra, ej, ja się jej boję. Czy my na twarzy będziemy mieć za tą kurę? Tak. Ej! Złap ją za ogon i wyciągnij. Nie, bo w dupie to. A to jest cicha przynajmniej. A weź może twoja mama ogarnia takie rzeczy. Nie, ja dziękuję. No dawa, tata taki cwaniak. No spokojna, to w dupie. Dla mnie w ogóle jest to jajka. Olkę tam zamknęła? No. A skąd ty wiesz, że to jest 10? Bo liczyłam. Nie no, tam to pierwsza jest pusta. Druga i czwarta jest zajęta. O Jezu, kogut idzie! Serio? Stoi tam, patrz! Nie interesuj się! No ona zaczęła na mnie tak gdyknąć! Ja tak stałam się, wystraszyłam! Trzymaj tu! Kto idzie? No właśnie nikt chyba nie chce. Gdzie? Co się... jajka? Patrz, obrońca przyszedł. Co tu robicie? Jajka dawać, nie ma wysiadania. A czemu nie ma, że one są za młode, tak? Czy o co nie chodzi? Wiem. No bo oni byli, że... Chodź, aha. On w gówno kurze wchodzi. No, ten kogut to ci mówię, odwala. To się... Co robicie? Zbieramy ogóry. A wy co tam robicie? Dajcie znać w ogóle, człowieki, czy to prawda, że jak się zdepcze wąsa, to będą gorzkie ogórki. To prawda? Serio? Ja uważam, że prawda. A jak się styca tak palcami, to też będą gorzkie? Ale nawet nie wiem, czy trzeba nogą. No patrz, Rafał, pokaż wąsa. Patrz, Rafał, wąsa. Nie ma. O tato, pokaż wąsa. Co? I jak to zdeptać, niby jak to tu jest? Na ziemi deprzesz właśnie. Sorry. A co? Jak to, a co? No co? Co zbierasz, panie? Zielsko. Co zbieram? Ej, tata jest, patrz, tata robi taki swój aktorski na siedlisku. Co zbieram? Co nie? Ale co wyrywasz? Fasty, bo dopiero widzę, gdzie w zeszyt. Kurde, nosem. Lewą rękę przed ciebie, lewą. No i tam jeszcze centymetr dalej. No. Tata i Rafał, to odpowiedź na pytanie, dlaczego kobiety zawsze chodzą razem, siku? To oni też są takimi razem. Forever. Też chodzę razem, siku? Jeżeli myślisz, że będziesz zabawna i cię internet pokocha, to muszę cię uświadomić, ale nie. A ty nie bądź hejterem, co? O nie.
Twitterem. Może to Rafał napisał, że... Co? A no może przeszkadza. Właśnie, to Rafał, ty napisałeś ten komentarz, że bez głosu pani operator by było... Lepiej? Lepiej? Udało się. Co? Patrzcie, jakie wielkie papryki. Jezu. Wow, ale wielka. Wow. Wow, jaki kolor ona będzie miała? Może zielony? O, pomidora damy dla Leona. Leon już się cieszy. Czy ty masz taki youtuberski zachwyt sztuczny już? On już... Pomidor? Okay. Co mama powiedziała? Już się nie firmuje z takimi haszczami. Pomidor, no puszy się. I co? Pyt. No i kto jest Zusia Antyna? Co Antyna nie jada z tego programu? On wie wszystko, proszę. Twoja, a te cudny na sędzią. Co trzecia? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O! My dam jadę. Idziemy, liczymy, Luna, licz, która to jest. Raz, dwa, trzy, marchewka. O Jezu, ała, co tam? O, jakieś pierwki dla królików. Szkoda, że nie mamy, by jadły to, nie? Wow! Mamy wyrywać trzy naraz, czy pojedynczo? Pojedynczo to trzecią, a nie... Co trzecią? Głośniej. Patrzcie! Głośniej. Patrzcie! Wow! Co to jest? Ja jestem prawdziwą, mam garden dress. No. Wow, żółta! Wow, pomarańczowa! Tutaj to jest przypołowe, bo nie możesz się nic wyrwać, bo zaraz oni przyłażą i o, tu źle. Co? Nie piszcie tych miłych komentarzy tyle dla taty, bo on tak naprawdę jest bardzo fredny. Nie, jestem zainteresowany. Excuse me, wystraszyliście się? Idziecie na marchewki? Am? Mleczko to wszystko zje. Natka najlepsza? A marchewa? Nie, właśnie co. To dobrze się składa, że wolicie natkę. A my zjemy marchewkę. Marchewek im nie rzuca, Iluna. Nie chcą. Kółko zgubiłaś. Wyśmienicza. Krecznie leżą na kanapie. Tu Luna. O, Jason. Nie zauważyliśmy, że przyjechaliście. Witamy gościnnie panią Łopejato i matkę. Kus, nie wytniesz. Idzie dziunie. Dawaj. Może otwórz, no. O nie, nie mam ramy, ale to przez te emocje. O Boże! O Boże! Jakie złocie! Ja, jak ładnie pachną! Poczekaj, ostrożnie. Możesz pogłaskać, one raczej nie będą podały, wiesz? One są takie minionki. Na początku, Joziu. No. Ojej!
Ojoj! Zobacz, to taka psa na no Boże, jak wleczy inaczej. Ojej! Mamy wołają. O Jezus! A koguty, o Boże, co to za maluszki? Luna, co to za maluszki? Koniega, o Boże! Hej! Ona to jak bambina. To są dokładnie z tych samych. Oliuk i małe ryjki. Mama, a tamte w tatę. Poczekajcie, malutkie, no. Ojcie, maluchy. Co? Kupa. I siku. Kupy do siku. No co, trochę jechały. Proszę. Możesz powąchać, a możesz zjeść. Ale one maleńkie. Te to już takie głowy. Się tak przyzwyczailiśmy, no, nie? Że już ten rozwój. No, dużo. Jeszcze wyższe. Jak to nosić? Mówię, że rośnie jeszcze rok po narodzinach swoich dzieci do roku. Ja mam oczy. Mamy małe tuszty. No, mamy. I patrzcie, kto tam idzie do nich wcale. Będzie zapoznanie. Patrz, uszy do góry. Luna, odejdź. Zaczęły. Bliźniaczki. Ciciunie. Ciciunie? Cisza. A też lubią te drozy. To zobacz, jakie sisterki wasze malutkie. Następne pokolenie sistrów. No. O, buzi. Buzi, mają to same nosi. Tak, i oczy. Tu nie nawet tutaj stać. O, pierwsze atakują? No ciekawe. Co są żabi robią? No to poznajcie się, Mleczko, Bambi i dwie dziewczyny. No nieźle bojowa. Co, w szoku jesteście? Ale ustawiają się boki. To znaczy, że mają chyba dobre zamiary. Co, szok? Nie psy, Ania. No Bambi, ogonek do góry, co to ma być? Mleczko pokojowo. Tłukam się trochę. Ale te same tu mają. No, no. Co ona robi na swoje siostry? Nie wiesz, co chodzi? Ale fajnie. Zerwą, weź Luna. Uciekaj. No koniecznie, bo zerwą to po prostu. No. Nie. Chodźcie do kózek, a nie tutaj jedzonko, co nie? Jak się kuska mała patrzy tam, co Luna robi. To taka dziura jest? No. Po co idziesz, Leon? Wiecznie po coś idziesz na to pole, co? Powiedz, idę po dąb dla nowych kózek. Hejka! Hejka! Opatrz!
Tata jest w szoku, że takie pytanie ktoś tam zadał. Jakie? Jak często się kłócimy. Serio? Też bym nie. Co? Idziemy kozy czy dokończyć pytanie? Trzeba za filiżankę. Superancka, co? Handmade. To jest moja prywatna, dlatego w szafce nie stoi, ja tylko z niej piję. To jest właśnie te wielopokoleniowe mieszkanie, jest jedną kuchnią, że ja przechowuję u siebie w pokoju. Dobrze, to teraz zadaję pytania od widzów, tak jak obiecałam. Od Wikty. Czy kłócimy się często? No przecież już mówiłam? Nie. Średnio co miesiąc. Taka, wiecie, grubsza akcja. A tak ogólnie tak co tydzień jakiś mały przypał jest. Co chwilę ktoś coś ma. Ale to chyba wszędzie tak jest. No, super. Jeszcze pytanie też do ciebie od ania.s.8317. Jakie pasje, hobby ma każde z was? Nie wiem, ja nie mam. Kosmetyki. Zakupki. Moje hobby to zakupy. Okej. Tata tu stoi, słucha? Jeszcze moje hobby, tak, i pasje to jest przestawianie mebli w domu. Organizowanie wszystkiego, wszystko elegancko poukładane. Czystość. Dobrze, dziękujemy za odpowiedź. A i dzieci, nie? No, dzieci. A, super hobby. Nie, no nie, beka. Tako. A ogólnie tutaj mamy nowe koleżanki na siedlisku. Czemu mi gryziesz kolano? Jak ty to robisz? To jest siostra Bambi. Czemu ona kolano mnie gryzie? To są siostry. Rodzeństwo. Od tej samej mamy, co te nasze dorosłe już Mleczko i Bambina. I tu Bambi... patrzcie, podobna, nie? Do Bambi. O. Co ty no bo już nagrywałam, ładnie powiedziałam. Nie nagrywałaś. Sorry, no. No. Także wymyślajmy sobie ochytny ręcznik. No mów. Nie wiem, co się dzieje. Ochytny ręcznik? Wiesz, to jest za ciepło chyba. W ogóle to dajcie znać, czy babki w ciąży, które tu są, to na pewno, albo bez ciąży, po ciąży, to czy też macie taką mgłę. Jak ktoś napisze, że to COVID, to weźcie się to przez ciążę i po ciąży, i po łuk. Au! Czemu mnie kąsasz w kolano? Dawajcie propozycje imion, bo my już mamy je, prawie tydzień będzie i nie mamy imion. Ła! Smaczny? Ja jakieś mam w głowie propozycje, ale czekamy na wasze jeszcze, nie? Ona chce, że się ogłaskała, wiesz o tym? To nie wiedziałam. Widzisz, nie, jak ją ogłaszczę, to ucieka. Ona chce po prostu... Mam się umyć, czy o co chodzi? Ała! Co ty chcesz? Jakie imiona? Luna powiedziała, że Leszczyna i Choinka. O ci zarąbaliła, tak język byś straciła. A... Ja mam propozycję dla tamtej, co cię gryzła, że może być maleństwem, bo ma podobne umaszczenie do tej kangurka z Kubusia. A no, może być. Weź głowę od tyłu. Pokaż się. Maleństwo, no. Dobre. Tylko, a jak duża będzie, to też będzie maleństwem. Jak duża, no to będzie przypał. Nie, fajnie będzie. Maleństwo też rosną. A to taki o brownie. Brownie? O, ładnie by było brownie. I taka może być blondie. A, i ona jest bardziej blondie. No to blondie. O, ładnie blondie. Dawajcie znać, czy blondie. Blondie albo brownie, że tu ma takie łatki ciemniejsze i takie różne czekoladki. No tak, ona ma bardzo piękne umaszczenie. Ale ładnie by było blondie albo brownie. Brownie to bardziej... A... Brownie? Co ona robi? Hej! Ja myślałam jeszcze o Lukrecji. Fuj, bo to ładne lubi imię. Ale kto lubi Lukrecję? Lubisz? Ja nie. No właśnie. Ale to nie znaczy, że nie może się nazywać. To ładne imię. Nie? No nie wiem. Ktoś by chciał być tu Lukrecją? Mm-mm. Ładnie brzmi, ale niesmaczne to. No, ale no to wystarczy. A tam? Obraziłyście się na siebie? Hej. A ty taka duża teraz jesteś. Patrzcie, widzicie te same rysy twarzy. Podobne. A Mleczko to jak w Kardashiankach. Jak Chloe? Jest taka najmniej podobna do wszystkich sióstr, nie? To jest taka, hej Chloe. Ty, ja też nie jestem podobna do ciebie. Super. A ile mamy tych sióstr? Aż my dwie. No właśnie, one też. Teraz dopiero doszły drugie. One odasz coś do jedzenia? Nie ma. Dobrze, to pytanie, czy kłócimy się często? Kłócimy się, tak jak w każdej rodzinie.
Czy często, to nie wiem jak jest często, ale no tak raz w miesiącu mamy zadymę, to na pewno. Czasami częściej, czasami się obrażamy na siebie, ale na szczęście w końcu odchodzą emocje i jest okej. Jeszcze jedno pytanie na pewno do ciebie. Czy będziecie mieć kiedyś alpaki na siedlisku? No to było moje marzenie, więc może, kto wie. Na razie mamy już niezłe zoo, więc nie wiem, czy to będzie szybko, ale może się tak zdarzyć. I jeszcze, jakie pasje, hobby masz? Malowanie mandali. To jest moja pasja, chociaż teraz jest odłożona w stodole, że tak powiem, bo tam są moje obrazy, ale był czas, że malowałam dużo i mam nadzieję wrócić może jak będzie mniej pracy w ogrodzie. Tak, i zapraszamy tutaj pod łącze, wkleję wam profil na Instagramie mamy, to możecie zobaczyć jej pracę. I odkrytą chyba pasją największą w tej chwili jest dla mnie praca w ogrodzie, a w szczególności kwiaty. Ale to dopiero się zapoznaję, sprawdzam jak, co, z czym i co mi się podoba i co się sprawdza u nas. Dobra, teraz idziemy szukać taty i zadawać pytania. Tato, to pytanie. Skąd pomysł na wprowadzenie się do siedliska? Skąd pomysł? No. Życie. No. No. Dosyć tej gonitwy. Ciągłego tego szkolenia ludzi, myślenia o robocie, odpowiadania za wszystkich. Czas zająć się sobą. Dobrze. Czy macie w planach założyć agroturystykę i zapraszać gości? W odległych planach. Ale mamy. No tak, ale to nie jest priorytet. Czy planujecie w siedlisku jakieś nowości, udogodnienia? No, tak, bardzo dużo. To tyle? Znaczy... Za długo by wymieniać, co chcemy tu zrobić. No ale co? No to jest proces. Czym innym jest dom, czym innym jest powiedzmy samo siedlisko, czyli to gospodarstwo, otoczenie. Także planów jest masa, tylko kwestia kiedy to zostanie zrealizowane. Ale to jest na przestrzeni kilku najbliższych lat. Także w dom trzeba dokończyć remont, zrobić całą górę, żeby tam była taka duża przestrzeń, można powiedzieć, że rekreacyjna, całoroczna. Domki chcemy zrobić, to może trochę pod tą agroturystykę, ale to jeszcze nie jest sprecyzowany termin. Chcemy zrobić produkcję, może produkcja to jest złe słowo, ale taką chcemy produkować dobre sery kozie, tylko to powiedzmy, musimy najpierw dostać odkus mleko, a żeby dostać odkus mleko, to kozy muszą mieć dzieci. No ale musimy przygotować jakieś pomieszczenie, w którym te kozy będą, nie kozy, tylko my będziemy sery produkować. Raczej już mówiłem, że nie produkować, jakoś wytwarzać. To mam bardziej takie rzemiosło, coś w skali, w niewielkiej skali, a z wysoką jakością. No i jest ten, masa jeszcze budynków, które wymagają jakiegoś dostosowania, stodoła. Musimy zrobić, mamy jakąś pracownię, żeby mogła malować. Jest jeszcze tego. Podwórko trzeba, jak mówimy o modernizacji, to cały czas jakieś nowe pomysły przychodzą do głowy. Dużo zrobiliśmy, ale jeszcze jest. No, jest. Że podejrzewam, że za 5 lat to będzie wyglądało naprawdę fajnie, no ale trzeba czasu na to wszystko. Jakie masz pasje, hobby? Pasje, hobby? No. Czy nie wiem, czy to jest to samo. Hobby to według mnie jest coś, co się w miarę regularnie robi, coś, co sprawia przyjemność. To poza tym, co na co dzień robimy, co oczywiście sprawia przyjemność, to trudno nazwać to hobby. A takie normalne hobby to chyba w tej chwili jest jakoś wygaszone w uśpieniu. Trzeba trochę czasu, żeby do tego powrócić. Czyli co? No to wiesz, sporo tego jest, ale powiedzmy w aktywności bieżącej to nie istnieje. Poza jakimś tam wędkowaniem,
trudno mówić, że hobby, że żeglarstwo to hobby, no ale... Jak? Właśnie tak. No wiesz, znaczy byłoby hobby, gdybym regularnie gdzieś, gdybyśmy razem pływali, a jeszcze tego nie robimy. Sam patent żeglarski, jakieś tam niewielkie doświadczenie, to jeszcze trudno mówić. No ale powiedzmy, to jest coś, i też Mazury są dlatego, żeby to rozwinąć. Także jak kiedyś przyjdzie taka możliwość, to dobrze by mieć swoją jakąś fajną żeglówkę i móc razem pływać, kiedy się chce, kiedy będzie na to czas. Tylko znów zwierzęta ograniczają takie możliwości, żeby razem wpłynąć. O Jezu, kombajn. No, ale masz jedno hobby, co teraz jakby praktykujesz, bo to jest fotografia. Przecież większość zdjęć na Instagramie to twoja robota. No tak, tylko też. Kiedyś mocno czytałem o fotografii różne, powiedzmy jakieś takie, mam masę książek, ale do nich nie ma czasu, żeby teraz wrócić. I nawet, żeby pójść i porobić fajne zdjęcia, to też... ze względu na masę różnych obowiązków, no to się robi tak bardziej dlatego, że trzeba, nie dlatego, że chce się iść i powiedzmy gdzieś w tym zatracić. No to jest coś innego. No ale ja tam widzę z tego i wernisaż, takie dobre są. Może wernisaż za dużo powiedzieć, no ale są. Nie no, ja już to bym oprawiła, tutaj by można było coś zrobić. Jest też masa zdjęć z podróży, fajnych, starych. To mnie gryzie. Nawet kiedyś oglądało, teraz znów powtarzam się, ale trochę z czasem jest tak, że nie ma kiedy do tego wracać. I zaczęliśmy czym innym żyć, czyli w sumie teraźniejszością, która nas wciąga, a nie gdzieś przeglądaniem tego, co było kiedyś. Samo jak, nie wiem, już tam powiedzmy, pomijając to, gdzie powiedzmy tam byliśmy, to też miałem taką inspirację, tylko nie wiem, czy to będzie kiedykolwiek zrealizowane, czy jest na to klimat i przestrzeń w sumie jest, żeby jakąś małą winnicę po doświadczeniach z Toskanii zrobić, ale to tak znów w planach rozwojowych siedliska, może kiedyś, a to teraz chcemy zrobić plantację lawendy, tylko na razie jesteśmy na etapie uzgadniania jakichś szczegółów, negocjacji cen, bo to pewno z 80 tarów pod lawendę chcemy przeznaczyć, ale optymistyczne plany, żeby to jesienią rozpocząć, a kiedy to zrobimy, to znów zależy. Jeszcze nie mamy wszystkiego dogadanego. Mhm. O co pytałeś? No, jeszcze masz hobby, to chyba Twoje i Rafała to tenis. No tak, wciągnąłem Rafała w tenis. Trudno powiedzieć, że nauczyłem go grać, ale zaczęliśmy jakoś gramy. To częściej wygrywa. To w sumie nie są dalekie czasy, ale ostatnio Rafał dwa razy wygrał. Tak. Dwa razy byliśmy na tenisie, dwa razy. Nie wiem, Rafał co tam wygrał. Miejscowość. No to cofnij. To no. Se... dobra, to wstawię cenzurę. No. A teraz, znaczy to może nie hobby, ale zainteresowanie, może i hobby, no to zwierzęta. Także jak wymyśliłem Highlandy, to tak z dużą przyjemnością się przychodzi do tych krów. I widać, że jak tam koło nich jestem, to one są spokojne. No, kozy, to właśnie ty wymyśliłeś, że to mają być anglo-lubijskie, a trochę o innych myślałem. Tych normalnych, tych. Znaczy, trudno powiedzieć normalnych, czy białych, ale tam, no nie pamiętam, ale o innej rasie myślałem. Gdzieś te anglo-lubijskie były, tylko tak. Jak zaczęliśmy o tym w sumie razem gadać, to doszliśmy do wniosku, że pewno to jest dobry kierunek, głównie ze względu na to mleko nietrącące tym nieprzyjemnym zapachem, który pochodzi od capa. No, ale myślę, że teraz zwierzęta, no, wędkarstwo, mamy staw, tylko trzeba go trochę dorybić. Pojawiały się fajne ławice w stawie w czerwcu. Nie, w maju je obserwowaliśmy, jak było gorąco.
to byłem w szoku, bo wydawało nam się, że tam trochę słabo jest z rybami, ale są, tylko też jeszcze nie do końca wiemy jakie. Wszędzie zarybić i dziwnym jest to, że odkąd jesteśmy na Mazurach, to już jest delikatnie ponad rok, ani razu nie byłem na jeziorach, na rybach. No. Ale. Także. To przez to, że macie swoje stawy. Znaczy, może nie przez to, że się nie nudzimy, że, nie, że nigdy nie masz, nie ma czegoś takiego, że nie wiesz co z sobą zrobić. Zawsze jest co robić i ciągle jest coś, co jeszcze trzeba zrobić, a co nie zostało zrobione. Nie chcąc odkładać, bo później trudno za czymś gonić, tylko wszystko się robi na bieżąco, no ale też no, trzeba trochę i zarobić pieniędzy, żeby móc dalej te swoje pomysły realizować, także jest sporo tego. I ostatnie pytanie, czy często się kłócimy? A czy mnie wkurzacie? Tak. Czy się kłócimy? Według mnie nie. Wymieniamy poglądy, czasami kontrowersyjne, a przeważnie zawsze. Kiedy? No. Uważam, że się nie kłócimy, ale wyrażamy dosyć różne poglądy, które się ścierają. Czasami dochodzimy, może przeważnie dochodzimy do porozumienia, czasami nie. No. Tak jak to w życiu. Jeszcze było pytanie, które mamie zadałam, ale tobie też mogę, bo było, czy będziemy mieli alpaki? Nie wiem. Pytanie bez odpowiedzi. Zobaczymy. No,